kółko 14-calowe montowane na osi z wyfrezowaną szczeliną. Zsuwamy koło z osi. Oś będzie wyglądać dokładnie tak, czyli ma tutaj taką szczelinę do montażu. I teraz, aby założyć kółko, czyli tą stroną, od której są tuleje lub zębatka, nasuwamy koło, naciskamy spinkę lub blokadę, w zależności od tego, jakie kółko ma rozwiązanie. Naciskamy ją, dosuwamy i odciągamy koło, żeby to sobie zaskoczyło. I wtedy wszystko gra jak należy.